Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Słuchajcie, jestem oczywiście na drodze numer 111, przed nami jest droga numer 112 i muszę tutaj troszeczkę wam wyjaśnić, ponieważ w ostatnim odcinku tam kawałek właśnie przeszedłem, spotkałem Mei, zaraz wam pokażę w którym miejscu, dokładnie właśnie w tym miejscu gdzieś była Mei, ona dała mi nowy ruch, jest to oczywiście, zaraz zobaczycie sami, o jest zaznaczone. Strength, nie wiem jak to się wymawia dokładnie, ale chyba tak. Niestety, ale nie mogę go jeszcze używać, ponieważ muszę zdobyć czwartą odznakę. Tak więc, no ruszymy dalej. Nic oczywiście takiego nie straciliście. Oprócz tej rozmowy z Mei, tutaj są chyba krzaki. A tu są kolejni trenerzy, zaraz zobaczymy. No dobrze, dobrze mój drogi. Camper Larry, co ty tam masz ciekawego w ekwipunku? Aha, jeszcze zdobyłem Geodu, nazwałem go Staś. Niestety nagrywałem to, uwierzcie mi, nagrywałem to, ale... siadło mi po prostu nagranie w połowie i musiałem wywalić materiał, bo się nie nadawał. Ale okej, no dobrze, wracamy do rozgrywki. Tak jak mówię, tutaj nic nie straciliście, żadnych trenerów nie biłem, nie biłem się z żadnymi trenerami. W tej chwili przechodzimy właśnie do tej drogi 112 i tutaj będziemy znowu expić. Dobrze, że ten ruch już mamy. W takim układzie mamy już chyba 3 ruchy ogólnie, te główne na pewno nam się przydadzą. Zostało jeszcze kilka, został chyba Surf, Waterfall, co tam jeszcze było? Fly, czyli mamy 3 ruchy jeszcze do zdobycia, no więcej, jest więcej tego. No i super, 31 poziom, oczywiście Marsz to posiada. A my mamy kolejnego trenera z głowy. Teraz tak, tu są jakieś trawy. Tu jest oczywiście góra, Empty Chimney. Tu widzę Team Magmę, która sobie chodzi, ale nie mogę tam wejść, bo jest niestety płot. Tu mamy kampera kolejnego. Jakiegoś obozowicza, obozowiczkę. No dobrze, no to co? A niech będzie Rock Slide. Aj, przeżył to, niestety. Ale drugi raz tego nie przeżyje na pewno. O, sorki. Zniwelował mi atak. No i znowu jestem zatruty. Dobrze, że mam przedmioty, więc po walce się wyleczymy. Jeszcze bym mógł zobaczyć, wiecie co, tutaj w tych krzakach, czy jakieś nowe Pokémony są. Zresztą zaraz użyję chyba tego trybu detektywistycznego. Co ty tam chcesz się nauczyć? Air Cutter. Cholera no. Rzadko go używam, tego Zubata i teraz tylko wymieniam te ciosy, wiecie? Flying, to jest typ latający. Wing Attack posiada 60 mocy. Dobra, weźmiemy to, zamienimy. No i okej, słuchajcie, wezmę z... Oj. Zejdę z rowerka. Zejdę z rowerka i użyję... Czekajcie, co tu jest? Nie, na razie to zostawimy. Cienie są. Cienie są, ale... Zaraz się dowiemy dokładnie, co to za Pokémony tu występują. O kurczę, Machop. A jakbym jego wcielił w drużynę zamiast Makuhity. Co o tym sądzicie? Powiedzcie mi, czy on jest lepszym wyborem niż Makuhita, czy jest gorszy? I zapomniałem jeszcze na dodatek podleczyć Pokémona swojego. Ale właśnie, będę się tutaj was pytał, bo wy jesteście ekspertami.
Ja, jak wiecie, no z Pokemonami powiem wam szczerze. Znaczy kiedyś, na pewno dawno temu się interesowałem tymi wszystkimi częściami, ale teraz doszło tyle nowych Pokemonów, że nie wiem, który jest jakiego typu, więc tu się właśnie, akurat matchup to wiem, że jest z pierwszej serii, ale tu będę właśnie was się pytał, czy warto właśnie wziąć matchupa do drużyny zamiast Makuhity. Napiszcie w komentarzach. Oj, dobra, ja mówię o wzięciu go do drużyny, a wiem, że zaraz padnie mi, no właśnie. Ale spokojnie, pochodzimy jeszcze w tej trawie. Na pewno spotkamy go jeszcze kilka razy. Może wiecie co, zrobimy też taki myk, że zmienię na jakiegoś słabszego Pokemona. Przykładowo może być nawet Nuzleaf. Dobra. No i zobaczmy, czy tym razem także trafimy na Machopa, czy nie. No proszę, Numel. A właśnie. I tutaj kolejne pytanie. Czy Numel jest dobrym Pokemonem? Wiem, że któryś z trenerów, z liderów będzie posiadał Numela, tylko w tej wersji rozwiniętej. I on ma chyba ataki ogniste, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale możecie mnie poprawić. Czy też jest właśnie jako... Właśnie, czy to jest ogólnie typ, taki typowo ognisty typ? Typowo ognisty typ, ale żebym to powiedział. Tylko, że oczywiście tak. Znowu. Wykończyłem go. Nie, no muszę złapać. Muszę te dwa Pokémony złapać. To jest bankowo. Więc będę się tu męczył. Aż tego dokonam. No i mamy znowu Machopa. Teraz będę musiał troszeczkę uważać. Czymś słabszym cię muszę zaatakować. Co my tu mamy w ogóle? Feint attack, cut. Cholera, no. Będę musiał chyba zmienić jeszcze na, wiecie co, innego Pokemona, jakiegoś słabszego. O, to jest dobre. Bardzo mało zabiera. Pięć hitów. Aj. Jeszcze raz tego użyję. Jeśli 5 hitów uda mi się znowu wykonać, no to będzie idealny moment, żeby go schwytać. 4 i 5. No właśnie, dokładnie. Teraz byśmy musieli go tylko schwytać. Nie, 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 nie. Pokebole, Great Ball. I idziesz. Dobra, jest w drużynie. Tylko teraz właśnie pytanie, właśnie tak jak mówiłem, warto go mieć czy nie? Prosta odpowiedź, poproszę w komentarzach, żebyście napisali. No dobrze, a nazwiemy go, słuchajcie. Nazwiemy go. Kurczę, no jak go nazwać? Mam tutaj kilka imion, ale patrzę tak, które by właśnie do niego pasowało. Tak, kurczę. Dobra, biorę po kolei. Tak jak mam. Niech będzie, że ten się będzie nazywał, słuchajcie, Raptor. Chociaż chciałem Raptora zostawić na jakiegoś właśnie jaszczura, ale dobra. Będzie się nazywał Raptor i tyle. Natomiast teraz musimy jeszcze znaleźć tego Numela i także go schwytać. O, jest coś, czekajcie. Dobra, mamy walkę. Co tym razem? Co to będzie?
Machop, kurczę. No tak. Więc to sobie darujemy. No i jest numer. Teraz będziemy musieli tylko ostrożnie go schwytać i nazwać po prostu. I także właśnie pytanie do was, czy warto go mieć, czy nie w drużynie. Wydaje mi się, że warto, ale ja tam się nie znam. Ja tam się na tym nie znam. Beat up, kurczę. Możemy 5 ciosów wywalić i może to go zabić. Ale dobra, zaryzykuję. No i chyba... No chyba nie był to dobry pomysł. Żeby to się zatrzymało na 3 ciosach, to byśmy mogli go złapać, ale niestety... Wywaliliśmy 4, o jeden za dużo. Glail, 43 poziom. A ja dalej się męczę. Nie odpuszczę numelowi, muszę go złapać. Jest numel, dobra. Zobaczymy kat. O, no dobra. Mógłbym jeszcze troszeczkę zejść z jego życiem, ale to się na pewno skończy zgonem. Więc spróbujemy go w tej chwili złapać. No bo mamy 13 Great Balli, tak dobrze mówię, Great Ball. Więc będziemy próbować do skutku. Pięknie, za pierwszym razem, więc dosyć szybko i sprawnie poszło. Nie wiem, czy jakiś jeszcze tutaj Pokémon jest w tej trawie. Fire i Ground. No właśnie, mamy tak, typ ognisty oraz typ ziemny. Typa ognistego nie mam, więc wiecie, że on by się tutaj na razie do drużyny mógł przydać. Przydałby się właśnie w drużynie. Jak cię? Piara. Dobra, czekajcie, to jest... Dobra, nazwiemy cię... Piara. A co? I tu pytanie, brać go do drużyny? Chyba myślę, że to by był dobry na razie pomysł. Przynajmniej dopóki nie złapie jakiegoś innego ognistego Pokémona, ale... ale tu zostawiam wybór właśnie wam. A co? Może właśnie będę za każdym razem się was pytał, żebyście tutaj wybierali moją optymalną drużynę. Kogo byście w ogóle chcieli zobaczyć w drużynie? Właśnie, może tak. Piszcie! Piszcie, kogo byście chcieli, żebym miał w drużynie i najlepiej w których miejscach ich by było złapać. Dobra, tam chyba znowu Machop piszczy, ale nie będę go już tam łapał, bo mam. Ruszamy na górę. O, chodź. Pewnie będzie miał jakieś kamienne typy. Mogłem zmienić na... na wodnego. Ten to zaraz... Dobra, zmienimy. Ten, bo ten mi zaraz padnie. A wodnym powinniśmy bardzo szybko go pokonać. Oj, zapomniałem całkiem. Cholera z tym Poison. Tą trutką trzeba będzie zaraz zawalczyć, żebym tylko nie zapomniał. Po tej walce spróbuję to zrobić, wyleczyć go i tam troszeczkę tego życia, żeby odzyskał, bo spada mu sporo przez to. Geodude kolejny. Super. O, no dobra. On miał oczywiście ten taki specjalny ruch, który właśnie uniemożliwia zabicie go jednym hitem. Ktoś mi właśnie tam pisał w komentarzu, dzięki za to, bo nawet nie wiedziałem. Ja mało wiem. Mało wiem o Pokémonach, więc każda tutaj ciekawostka na temat właśnie tych poków
Na pewno się przydaje. No, przeżyje czy nie? No nie wiem, jeśli on będzie miał znowu tą taką blokadę, że za pierwszym hitem go nie pokonam, no to raczej Marsztop nie przeżyje tego. I będę musiał kogoś innego wybrać, żeby go dobić. Ale nie ma tej blokady, więc spokojnie. Udało się. Teraz szybciutko go wyleczymy. Póki jeszcze żyje. Antidotum. No i dobra, teraz tak. Super Potion. Potion. Dobra, już nie chcę tego używać. Chcę super... O, właśnie to. No dobra, niech będzie na razie tak. Jeszcze, wiecie co, tego podleczę. I zamienimy ich miejscami. Nazliw, idziesz. Tutaj, okej. Zaraz podejdziemy właśnie do Team Magmy. Zapytamy się, o co tu chodzi. Oni nas chyba nie puszczą, bo to jest chyba kolejka górska, tak mi się zdaje. Ciągnie nas na samą górę, więc... Wydaje mi się, że w tej chwili nic z tym nie zrobimy, będziemy musieli przejść przez tą jaskinię, ale dla świętego spokoju zapytamy się. Okej, ma Numela. I teraz nie wiem, jak woda będzie na niego... W sumie już z nim walczyłem raz, czekajcie. Dobrze działa woda. Bo się zastanawiałem, czy to, że jest ziemnym Pokemonem, też coś troszeczkę, wiecie co, zmieni. Marsztop, 32 poziom. Protect. Nie, nie chcę tego. Nie, 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 nie. I tak wiem, że nie będę z tego korzystał. Ja nie jestem typem, który buffuje tu postacie. Machop. Także mamy Machopa. No dobra, teraz tak. Dobra, Water Gunem go. Super, poszło. Okej, okay, czyli dwóch tutaj tych takich grubych panów, trenerów mamy z głowy. Teraz zapytamy się. A nawet nie drgną. Tak więc, tak jak myślałem, będziemy musieli chyba skorzystać z tej jaskini. Ale zanim to zrobimy, skończymy w tym miejscu ten odcinek. Jeśli wam się podobał, piszcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Tak, pierwszy raz to powiedziałem. Słuchajcie, zapraszam was oczywiście do kolejnego odcinka. Jeśli wam się ten podobał, to tak jak mówiłem, lajkujcie. I tak jak tam zapytałem właśnie o tą drużynę, możecie pisać śmiało w komentarzach. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.